Witajcie serdecznie. Ostatnio robiłem filmik o korozji w trojaczkach na przykładzie mojego Peugeota 107. I tak jak mówiłem, auto generalnie jest całkowicie bez korozji oprócz jednego miejsca, oprócz prawego progu. Co ciekawe, lewy jest ok. I z ciekawości dzisiaj tam zaglądnąłem, co tam się dzieje. Wyciągnąłem dwie zaślepki tu i tu. I co się okazuje? Już po tej zaślepce, przy tej dziurze z korozją, wysypała się, słuchajcie, po prostu ziemia. Tu widać zresztą tą ziemię. Kolejna zaślepka, już nie ma ziemi. Ta ziemia oczywiście jest wilgotna. Wsadziłem też tu palucha. I tu jest po prostu ziemia. Więc skąd się bierze ziemia? No tylko jest jedna możliwość. Ewidentnie jest ciemno, może przyświecę latarką. Ewidentnie, słuchajcie, zresztą tu pod tą śrubą też jest pełno ziemi. I ewidentnie tam jest, słuchajcie, jakaś nieszczelność w karoserii na połączeniu właśnie tutaj wewnętrznej części butnika i progu. I po prostu ziemia z podku dostaje się do progu plus wilgoć. Tak więc teraz widać sens zakładania nadkoli w tych autach. Ja nie zakładałem nadkoli. No i to był pewnie mój błąd. Tak więc pozostaje mi to wysuszyć i zabezpieczyć jakąś substancją do konserwacji podwozia. A tej rdzy na progu na razie nie ruszam. Zobaczcie też z drugiej strony, jak tu się akumuluje ziemia. To wszystko jest ziemia. Wilgotna oczywiście. I widać też ślady korozji. Tu, gdzie ta ziemia się akumuluje. Tak więc tutaj też to muszę wyczyścić, wymyć i spryskać jakimś barankiem czy czymś. A tu, tak jak mówiłem, z tej strony próg jest zdrowy. Tu się nic nie dzieje. Ok, ściągnąłem koła i zobaczcie, co to za syf. Ziemia, czysta ziemia. A więc wszystko to trzeba wyczyścić i po prostu tutaj zakonserwować dobrymi środkami. Także tu widocznie jest wszystko szczelnie i ta ziemia nie wchodzi do progu. Natomiast z tamtej strony, mimo że tam ziemi było mniej, nie przypominam sobie, żebym to czyścił kiedykolwiek, no to tam ewidentnie ziemia wchodzi. Także wymyję to pod ciśnieniem, wysuszę i spryskam. I to wam proponuję zrobić, zanim się obudzicie z rdzą na progach. I suszenie. Elegancko wyszło, więc zaczynam konserwować. Zastosuję dwa środki bardzo porządne z wyższej półki Valvoline'a. Ten Multi PPS 506 jest generalnie do profilów zamkniętych. On jest w ogóle inhibitorem rdzy, czyli co użyję, to postara się zneutralizować. A potem, jak wyschnie, wrzucę czarny baranek, też z Valvoline'a, czyli 190 Black.
i gotowe. Tak to wyszło. Myślę, że na pewno to wiele pomoże. Te substancje są naprawdę dobre. Więc mam nadzieję, że woda i ziemia już nie będą się dostawały do progu. Tu, żeby w ogóle nie było rdzy. A tu myślę, że na pewno to co nieco poprawi. Na razie nie chcę się tu bawić w nic. Jak całkiem wyleci dziura, to będę się martwił.